troszeczkę o tej wycieczce, żeby klasa wiedziała. No tak, tak. Mhm. I nie będziemy się długo rozsiadać. Wspomagaliśmy ich cały czas, tak żeby wygrali. Tutaj w szkole został taki mecz siatkówki zorganizowany biletem wstępu, był właśnie SMS oddany na klasę. Także mecz siatkówki był bardzo taki emocjonujący, no i wygrała właśnie ta klasa, która w konkursie uczestniczyła jeszcze, żeby było ciekawiej. Ale walczyli no tak do końca. Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby jeszcze raz Wam pogratulować, wręczyć Wam specjalnie przygotowane dyplomy dla najsympatyczniejszej klasy. Gratulujemy Wam zwycięstwa. Walka była, jak Krzysio, szef naszego działu marketingu, opowiadał, walka była strasznie ostra do ostatniej chwili. Pani dyrektora nam opowiedziała przed chwilą, w jaki sposób poradziliście sobie. Więc gratuluję przedsiębiorczości, gratuluję sprytu i zaangażowania. Super, że jesteście taką społecznością nie tylko klasową, ale także społecznością szkoły, bo pewnie z pomocy kolegów i rodziców nie udało wam się to. Mamy takie dyplomy, oczywiście tylko dodatek do całej nagrody. No zaraz o nagrodzie tutaj opowie asystent europosła Piotrowskiego, także proszę bardzo, na pamiątkę taka informacja. Mam nadzieję, że ta wycieczka będzie ostatnią, ale także bardzo miłą okazją do tego, żeby Wasza klasa wspólnie razem jeszcze spędziła trochę czasu ze sobą. Mniej więcej tak o 11.30 zrobimy zbiórkę, około 12.00 wyjedziemy, to jeszcze z Panią wychowawczynią ustalimy. Wyjedziemy w stronę Bochni. Dojeżdżamy tam na około 18.00. 18 z minutami. 18.45 mamy zjazd pod ziemię do kopalni, tam będzie kolacja już pod ziemią, tam będzie zwiedzanie trasy podziemnej w kopalni, przejazd kolejką podziemną i tam jest już nocleg. Trochę powiedziałbym w spartańskich warunkach, bo to jest pod ziemią, to jest obiekt, w którym się nocuje, tylko krótkie pobyty, w związku z tym jest prośba, żeby zabrać ze sobą śpiwory. Ciepłe śpiwory, bo te 15-16 to jednak jest taka chłodna temperatura. Rano wjeżdżamy na powierzchnię, stamtąd jedziemy do Krakowa, do akwaparku w Krakowie, który według niektórych jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej. Tutaj inni twierdzą, że Wrocław, niektórzy, że Praga, ale to jest jeden z największych parków wodnych. Tam jesteśmy. Ściana spinaczkowa. Tak. Są zjeżdżalnie, są ściany spinaczkowe. Jest bardzo dużo. W tej chwili jest też otwarta już fala. W związku z tym tam jest 130 minut maksymalnie można przebywać, czyli ponad 2 godziny. To chyba jest dosyć wystarczające. Idziemy na obiad na terenie. I teraz jest pytanie. Chcecie zobaczyć Starówkę i jeszcze pojechać na Starówkę? Właśnie najbardziej nam na tym zależy. Powiem szczerze, że myśleliśmy, że głównie program będzie dotyczył zwiedzania Krakowa. I potem jest jakby ta część już, jeżeli Państwo chcą, po prostu zwiedzania Krakowa. To może tak! Tylko niech Pan zrobi ładne zdjęcie, żeby nie napisali, że to Niemki. Tak jak to kolejny. Napisali, że to Niemki. A dziewczyny są najlepsze, że na szkole. Nie, no skończył mnie Pan w tym momencie. Pewnie za forum, tak?